Przerywamy program, aby nadać bardzo ważny komunikat. Łączymy się bezpośrednio z Maćkiem Krośko. Halo Maćku. Witam Państwa na żywo spod siedziby CBS-u. Prokuratura przed niecałą godziną zatrzymała głowę wrocławskiej mafii Gatwelas, Łukasza Eł, pseudonim Łobo. Łobo odpowiedzialny jest za matactwa podatkowe, handel bronią, przemyt narkotyków do Honolulu i z powrotem atak na George'a Busha, kradzieże samochodów i lodów z supermarketu, pobicia, a także za nielegalne zażywanie w ponadludzkich ilościach dekanianu androlonu. Są także nowe dowody w sprawie produkcji koksu na wrocławskich ogródkach działkowych. Gatwelas jest organizacją skupiającą głównie ciężkich kryminalistów. To nie banda z pierwszej łapanki, to prawie terroryści, a Łobo to jak polski Bin Laden. Na konferencji prasowej komendant główny policji powiedział, iż jest to ścięcie głowy smoka, któremu urosną dwie kolejne. Miał tu na myśli innych gangsterów wrocławskiego półświatka, którzy zajmą miejsce Łoba, a mianowicie o Przemysławie D, pseudonim rosyjski Łącznik, oraz Sebastianie K, inaczej Besol. Chciałbym zauważyć, że to zatrzymanie, jakie nastąpiło przed godziną, dowodzi, jak odważna i bardzo dobrze zaopatrzona jest nasza policja. Do tej pory ani FBI, ani CIA, nie wspomnę o KGB, nie miało odwagi podjąć się tego zatrzymania. Łobo został ujęty podczas codziennego treningu w jednej z siłowni Huta Polska. Do obalenia ważącego ponad 130 kg osiłka użyto pneumatycznego obezwładniacza muskułów oraz cały garnizon policjantów specjalnie szkolonych przez 3 tygodnie na Kubie pod nadzorem SWAT. Specjalne jednostki szkolone w kubańskich tunelach wreszcie przyniosły pożądany efekt. Wrocławski gang w końcu przegrywa. Podczas zatrzymania znaleziono kolejne dowody brutalności Łoba. Znęcanie się nad nauczycielami czy próba kultywowania satanizmu. Znęcanie się nad gronem pedagogicznym jest swego rodzaju demonstracją, szyldem z napisem: jestem kozak kurwa i nie ma na mnie mocnych. Jaka jest przyszłość Łoba i jego gangu? Tą przyszłość zna już prezydent. Prezydent jednoznacznie zadecydował, iż Łukasz Eł, znany jako Łobo, trafi do celi na 25 lat więzienia. Wyrok odsiedzi w więzieniu pod zaostrzonym rygorze w Kentucky w stanie Las Venturas w województwie małopolskim. Nieoficjalnie wiemy także, że będzie siedział razem z Abrahamem Rondym. I to wszystko w tym wydaniu Panoramy. Następne wieści o gangu Łoba już o godzinie 22:30. Gorąco zapraszam. Dobranoc.